Dla jednej osoby to intymnością będzie jak gdyby seks przez dziurkę w prześcieradle, dla innych to będzie orgia na 50 osób, a dla innych naruszeniem intymności będzie odwiedzenie plaży dla naturystów. No, daleko pojechałeś. Jesteś po prostu dziadersem, nie jesteś oldschoolowy. Rzadko się czuję przy stole z tymiakiem, tak szczerze, rzadko. Klub swingerski to jest miejsce, w którym spotykają się ludzie, którzy być może będą ze sobą uprawiać seks. Do seksu, no to musi być kilka warunków spełnionych. Muszę tę osobę polubić, jeśli nie pokochać. Muszę czuć się z nią bezpiecznie. Muszę mieć z nią tak zwany przelot. Odgrywamy pewną rolę. Rolę, która absolutnie nie przylega do rzeczywistości. Kreujemy siebie na kogoś, kim kompletnie nie jesteśmy. I na tej podstawie jak gdyby nie ma szans budowania żadnej relacji długotrwałej, bo prędzej czy później będziemy musieli się odkryć, tak? To za każdym razem będzie tak, że kołderka jednak odsłoni dupę, no. Tak szczerej rozmowy ja jeszcze nie miałem, tak? Znaczy jakby nie uczestniczyłem w tak szczerej rozmowie. Jakiego rodzaju aurę powinien stworzyć mężczyzna w relacji, żeby kobieta chciała być przy nim otwarta, żeby chciała też realizować nie tylko jego, ale i własne fantazje?